Także witam was dzisiaj bardzo wszystkich serdecznie. Dzisiaj będzie na początku tego filmu. To będzie krótki film informacyjny. I również zawiera informacje o konkursie. Więc robimy tak, jak kiedyś mówiłem na streamie. Pierwszy konkurs będzie... tak by przed konkursem, przed głównym konkursem. Przed konkursem, przed głównym konkursem. Chodzi o to, że macie teraz w pierwszym konkursie wymyślić sobie zadanie, które będzie do wykonania w głównym konkursie. Czyli na przykład, jeżeli ktoś w komentarzu pod tym filmem napisze, że mam pomysł na konkurs i ten pomysł zawiera zdobądź 500 000 expa na przykład i jego komentarz i pomysł wygra, dostanie ode mnie kod. Będą to kody na pojazdy Wilk i Puma. Czasowe, znaczy czasowe będą chyba tylko na same Wilki. A to są te pojazdy, to jest 8 tieru, czyli będziecie mogli sobie przez jakiś okres czasu pojeździć na przykład premką 8 tieru Wilkiem, Tedekiem lub 6, też premką polskim T72 M2 Wilk. Widzicie, tak oto te pojazdy, ten pojazd tak to wygląda. Ja wam to może wyłączę, tutaj pokażę. O, to jest MBTek. To jest Tedek. Widzicie? Pojazdy premium, wiadomo o co chodzi. Także zapraszam was do wymyślania pomysłu na konkurs. Jest to pierwszy film, który się pojawi z konkursem. Jest to, oczywiście konkursy są na 11 listopada. Zgłaszanie pomysłów będzie trwało powiedzmy do 10 listopada 2018 roku. Zaznaczę rok, żeby mi ktoś za 2 lata nie wyskoczył, że mam pomysł! Mam pomysł na konkurs! Także zasady. Musicie pod filmem w komentarzu napisać swój pomysł na konkurs. Czyli jakieś zadanie, które będziecie musieli wykonać i nie wiem. Zobaczymy, jakie będą pomysły. Komisją losującą będę ja i chyba to powinno wystarczyć. Nie, żartuję. Jeszcze tak ze dwóch znajomych sobie wezmę. Może Ludzka, może Perpiśniaka, może Młotka. Zobaczymy, kto będzie chciał. Także wylosujemy najlepszy pomysł i dostanie kod. Tak samo jeszcze dolosujemy dwóch, prawda, zwycięzców, którzy dostaną kody pocieszenia, czyli też dostaną coś. Czyli ogólnie wylosujemy 3 pomysły. Główne 3 pomysły, te 3 pomysły dostaną nagrody. Potem z tych 3 pomysłów wylosujemy jeden i nakręcę filmik z głównym już konkursem, a w głównym konkursie będzie wygrana na stałe. Na stałe do wygrania będzie kod za pierwsze miejsce. Nie wiem jeszcze, jakie zasady konkursu, bo musicie wy je wymyślić. Na stałe będzie jeden kod, który zawiera te 2 pojazdy. Czyli T72 M2 i WWO Wilk. Także to już będzie dla was na stałe. Oczywiście też wylosuję w przyszłym konkursie, tym pomysłowym waszym konkursie. Dolosuję również dwie osoby z gorszymi wynikami. Nie wiem, jak to nazwać jeszcze, bo nie wiadomo, co to będzie. Ale w każdym razie drugie i trzecie miejsce też dostanie kod, ale już nie na pojazdy na stałe, tylko też na pojazdy czasowe. Także zobaczymy dokładnie, co będzie. Prawdopodobnie jeszcze będą jakieś kody na Pumę, ale to się wszystko okaże. I na polską flagę. Tylko, że to już nie w tym konkursie, tylko w tym głównym konkursie, rozumiecie? Głównie dzisiejszy odcinek sponsoruje słowo konkurs. Dobra, jeszcze co jeszcze? Będzie też kod na flagę, czyli jeżeli ktoś nie ma polskiej flagi, to może ją wygrać, a jeżeli ją ma, dostanie rekompensatę w złocie. To wszystko w głównym konkursie. Teraz w tym konkursie. Konkurs. Nie, żartuję. Teraz do wygrania będą czasowe kody na te pojazdy, które widzicie tutaj właśnie na filmie. Dobrze, to by było na tyle. Także zapraszam was do wymyślania, w komentarzach piszcie swoje pomysły. I zobaczymy, co z tego nam się urodzi. Także to by było na razie tyle o konkursach. Znowu magiczne słowo konkurs. A teraz taki zbiór ciekawostek, co się gdzieś ma pojawić w Armored Warfare i co się pojawia na ciekawych stronach o Armored Warfare. Także za chwilę już wracamy, ale ze stron. Dobrze, także jesteśmy na stronie głównej Armored Warfare. Z bardziej ciekawych rzeczy. Polecam czytać sobie pamiętniki deweloperów, zmiany w misjach batalionowych. Tutaj jest opisane, co zostanie zmienione w tych magicznych pojazdach Hades.
jak one zostaną przedbalansowane i o co mniej więcej będzie chodziło i że już nie będą takie potężne. Następną ciekawostką jest weekend z artylerią. Jak wiecie, można sobie przez ten weekend pograć artylerią na globalnych operacjach. I można się tutaj fajnie pobawić albo bardzo podenerwować. Spokojnie, to wszystko jest tylko test, także tylko przez weekend globalne operacje będą okupowane przez arty. Następną rzeczą jest, jeżeli ktoś ma ochotę na turniej, jest turniej, wygląda to tak, Decode, chyba się to tak mówi. Decode organizuje turniej w trybie globalnych operacji, prywatna bitwa to będzie. Język angielski, niemiecki, data 10.11 do 17.11, od godziny 18 do 24. Format 5-osobowe drużyny, dwóch rezerwowych, turniej trójka najlepsze. Trójka najlepszych. Mapy. Wieczna z Marzelina, pełne pole wzgórza Grindelwald. Poziom 9. Bez pojazdów premium. Także tutaj możecie sobie zagrać turniej. Dokładne informacje macie w języku. Rejestrację macie tutaj, gdzie tu jest link. W języku angielskim. Czyli jeżeli ktoś ma ochotę na turniej, to może sobie w nim wziąć udział. Do wygrania są pierwsze miejsce. Wybrany przez drużynę pojazd premium 9 poziomu dla całej drużyny lub jego cena w złocie. Za drugie miejsce wybrany pojazd 8 poziomu dla wszystkich lub w złocie cena jego. Trzecie miejsce 7 poziom i to samo, jeżeli nie, to rekompensata w złocie, wiadomo. Co jeszcze ciekawego się tutaj pojawiło? Tutaj nic specjalnego, to już starocie, także wiemy, święto Halloween minęło, także mamy spokój. Zniżki na merce. W Majlucie dodali jeszcze w końcu. Jak wejdziecie sobie do sklepu Majlut, dodali możliwość filtrów. Chwała im za to. Dobra, teraz na waszej ulubionej stronie Games Armored Warfare GameStorm.pl jest ankieta, jeżeli ma ktoś ochotę zagłosować, to może sobie tutaj zagłosować, jak oceniacie aktualizację 0.26.5, czyli 5. Ciekawostki, obiekt 987 Viper, 787 Viper. No, otwórz się, dobra strona moja kochana. Mój szybki mega internet, to wiecie, prawie światłowy, z szybkością prawie świetną. Wygląda to tak, możecie sobie zobaczyć tutaj filmik. Ja wam może chwilę pokażę. Nie wiem, czy to będzie strzelać. O, tak to wygląda w grze. W każdym razie, poglądajcie sobie. Artyleria, ciekawostki, newsy, pamiętne zmiany, mail i tak dalej, i tak dalej. Obserwujcie stronę, dużo konkursów. Tak samo Facebook, też jest dużo konkursów, można dużo ciekawych nagród dorwać. Tutaj chyba też było, jeżeli się nie mylę, Altai, tak? Tak. Screeny z gry z Altajami. Jak widzicie. Także no, to by było na tyle. Ja was zapraszam do wzięcia udziału w moim konkursie. Powtórzę jeszcze raz. W komentarzach pod tym filmem piszecie swój pomysł na konkurs. I wśród tych komentarzy losuję trzy wygrane. Czyli od pierwszego do trzeciego miejsca. Wszyscy dostaną te same kody czasowe. A potem będzie jeszcze jeden konkurs na 11 listopada. Jeden pomysł zostanie wybrany i według tego pomysłu zostanie stworzony konkurs, w którym będzie do wygrania kod na 2-3 pojazdy 6 poziomu i 8 poziomu Wilk, czyli jedno to jest MBT, będzie T-82M2, a drugi to będzie TEDek Wilk i to już będzie na stałe. No i oczywiście jeszcze jakieś tam kodziki się zmajstruje i zobaczymy, co tam się nam uda wykminić, ale główne nagrody znacie. Także komentujcie, wymyślajcie i zobaczymy, co tutaj się uda nam wykminić. Dzięki wam. Także ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam takie coś podoba i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się.